Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik z rachunku prawdopodobieństwa, a dokładnie schemat Bernoulliego. Co to jest ten schemat Bernoulliego? Gdybyśmy sobie wyobrazili takie doświadczenie, które się zakończyć może na dwa sposoby. Albo jest sukces, albo jest porażka. Czyli jest jakieś doświadczenie, sukces albo porażka. Gdybyśmy takie doświadczenia n razy powtórzyli, to otrzymaliśmy takich N niezależnych prób i ciąg takich właśnie doświadczeń to będzie schemat Bernoulliego. I gdyby taki zapis tu odczytać, to odczytujemy, co to jest za wzór. To jest wzór na prawdopodobieństwo, że w N próbach Bernoulliego otrzymamy K sukcesów. To jest N nad K razy P do K tej razy Q do N minus K tej. I co to są za literki? To duże N to jest liczba prób Bernoulliego. Ile razy powtarzamy tę próbę? K to jest liczba sukcesów w tych N próbach. P to jest prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczej próbie, a Q to jest prawdopodobieństwo porażki w pojedynczej próbie. Skoro może się zakończyć porażką lub sukcesem, no to P plus Q to musi dawać 1. Czyli dzięki temu wzorkowi możemy obliczyć prawdopodobieństwa zadania, które dotyczą doświadczeń N niezależnych prób. Takie typowe zadanko, nie zadanko, tylko gdzie można zastosować schemat Bernoulliego, to jest tam kilkukrotny rzut monetą, kilkukrotny rzut kostką. No i taki przykładzik tutaj jeden dałem, żeby mam nadzieję łatwo to Wam się sprawiło. I zadanko jest takie, rzucono 3 razy monetą, oblicz prawdopodobieństwo, że orzeł wypadł 2 razy. 3 razy monetą, czyli 3 razy to samo robimy, czyli mamy 3 niezależne próby, czyli mamy tu do czynienia ze schematem, no nie N prób, tylko od razu N to jest 3. 3 razy rzucamy monetą. Pojedyncza próba polega na tym, że rzucę monetą. I w tej pojedynczej próbie albo mam sukces, albo porażkę. Pytają się o orła, czyli sukcesem to będzie sukces to wypadł orzeł. No to porażką będzie porażka, że wypadła reszka. I teraz muszę określić P i Q, czyli prawdopodobieństwo sukcesu i porażki w pojedynczej próbie. No to jak raz rzucę monetą, no to prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł, to jest 1/2 i prawdopodobieństwo porażki, czyli Q, czy wypadła reszka, też jest 1/2. Ile mam otrzymać sukcesów w tych trzech rzutach? Orzeł wypadł 2 razy, czyli K to się równa 2. Czyli mam już wszystkie dane. Mam N, K, P i Q. To wstawiamy do wzoru, czyli to jest prawdopodobieństwo, że w 3 próbach otrzymam 2 sukcesy. I zgodnie z wzorkiem, najpierw jest N nad K, czyli 3 nad 2. I potem jest P, czyli 1/2 do K, czyli do drugiej, razy Q, czyli też 1/2. I M minus K to jest 3 minus 2, czyli 1. 3 nad 2 to jest 3, razy 1/4 i razy 1/2, czyli to jest 3/8. Czyli prawdopodobieństwo, że w trzykrotnym rzucie monetą orzeł wypadnie 2 razy, wynosi 3/8. To zadanko można też zrobić, korzystając z klasycznej definicji. Zaraz to zrobię, no ale jako przykład do schematu Bernoulliego. Jak będą bardziej skomplikowane zadanka, to warto będzie właśnie korzystać z tego schematu. Wracając do tego zadanka, 3 razy rzucam monetą, no to omega to będą 3 wyrazowe ciągi. Na pierwsze miejsce jest orzeł lub reszka, czyli 2, na drugie 2 i na trzecie 2, czyli moc omega to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 8. A zdarzenie A polega na tym, że orzeł wypadnie 2 razy. Skoro orzeł wypadnie 2 razy, 1, 2, 3,
No to reszka może być na pierwszym miejscu, tu dwa orły lub orzeł w środku. Nie, orzeł, orzeł dwa razy, czyli orzeł na pierwszym i drugim, albo na drugim i na trzecim, albo na pierwszym i trzecim. Pierwsze, drugie, pierwsze, trzecie, drugie, trzecie. Więc tu jest orzeł, orzeł, tu jest reszka, to jest jedno takie, drugie takie, trzecie takie zdarzenie elementarne, czyli moc A to jest 3. No i P od A to jest moc A, czyli 3, przez moc omega, czyli 8. No i też mamy ten sam wynik. Dobrze, to może jakieś inne przykłady na schemacik. Co jest bardziej prawdopodobne? Wygrać z równorzędnym przeciwnikiem 5 partii z 10, czy 4 partie z 8? Czyli trzeba policzyć, jakie jest w ogóle prawdopodobieństwo wygrania 5 partii z 10, a potem jakie jest prawdopodobieństwo wygrania partii 4 z 8. No i które będzie większe prawdopodobieństwo, to będzie odpowiedź na to pytanie. Więc zajmijmy się najpierw tą sytuacją, czyli jakie jest prawdopodobieństwo wygrania 5 partii z 10. Czyli 10 razy się coś powtarza. Czyli jest 10 prób Bernoulliego. Mamy n równa się 10. Każda próba polega na rozegraniu jednej partii, każdy z każdym. I to są równorzędni zawodnicy. Czyli prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczej próbie to jest 1/2. No to porażki też jest 1/2. I ile ma być sukcesów w tych 10 próbach? 5. Czyli k równa się 5. Więc zgodnie ze wzorkiem na ten schemat Bernoulliego, to mamy P 10. 10 prób od k równego 5, czyli 5 sukcesów w 10 próbach. To jest 10 nad 5. P, czyli 1/2 do k tej, czyli do 5. I razy q, czyli 1/2, 10 minus 5, czyli też do 5. Policzmy 10 nad 5, ile to jest? 10 silnia przez 5 silnia razy 5 silnia. 5 silnia, jedno się skróci, to będzie 6 razy 7 razy 8, 9 razy 10 i drugie 5 silnia, czyli 2 razy 3 razy 4 razy 5, 2 i 3 to jest 6, 6 skrócę. Czwórkę z ósemką to będzie 2 i piątkę z dziesiątką to też będzie 2, czyli zostało 7 razy 2, czyli 14, razy 9 razy 2, czyli 18. Czyli to się równa dalej 14 razy 18 razy 1, to jest 1/2 do 10, czyli 1 przez 2 do 10. Tu dwie dwieczki zabiorę i skrócę z 14, a drugą z 18, czyli 7 razy 9 i 2 do 8, czyli 63 przez 2 do 8. I tak jest prawdopodobieństwo wygrania 5 partii z 10, grając z równorzędnym przeciwnikiem. A w drugim przypadku mamy 8 prób Bernoulliego. Każda polega na rozegraniu partii. Sukcesem jest wygranie. Prawdopodobieństwo dalej jest 1/2. Prawdopodobieństwo porażki też jest 1/2. I tutaj mamy mieć 4 sukcesy. Czyli tutaj będzie 8 nad 4. P do k tej, czyli 4. I q do n minus k tej. 8 minus 4 to jest 4. No i tu też liczymy 8 silnia przez 4 silnia. 8 minus 4, czyli 4 silnia. Jedną silnię czwórkę skrócę, czyli 5, 6, 7, 8. I druga silnia zostaje, czyli 2 razy 3 i razy 4. No, na przykład 2 razy 3 to jest 6. 6 też skrócę. Czwórkę z ósemką to jest 2. 2 razy 5 to jest 10, czyli 70. Czyli to się równa 70 razy i 1/2 do 8, czyli 1 przez 2 do 8.
czyli ostatecznie 70 przez 2 do 8. 63, a tu jest 70, mianowniki są te same, czyli to prawdopodobieństwo jest wyższe, zatem łatwiej jest, czy bardziej prawdopodobne jest, że wygra się 4 partie z 8, a nie 5 z 10. Oblicz prawdopodobieństwo, że w 8 rzutach kostką szóstka wypadnie podpunkt A 3 razy, podpunkt B co najwyżej 2 razy i podpunkt C co najmniej 1 raz. W 8 rzutach szóstka ma wypaść ileś tam razy. Czyli po pierwsze zauważamy, że jest to schemat 8 prób Bernoulliego, czyli że M równa się 8. 8 prób Bernoulliego. Pojedyncza próba polega na rzucie kostką. Sukcesem w pojedynczej próbie jest wypadnięcie szóstki. I w podpunkcie A tych sukcesów ma być 3. 3 razy w tych 8 rzutach ma wypaść szóstka. No to jeszcze prawdopodobieństwo sukcesu i prawdopodobieństwo porażki w pojedynczym rzucie. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że szóstka wypadnie w rzucie kostką. Wszystkie możliwości jest 6, szóstka jest 1, czyli 1 szósta. W takim razie prawdopodobieństwo wypadnięcia szóstki to jest 1 szósta, a porażki 1 minus 1 szósta, czyli 5 szóstych. No i wstawiamy do wzoru na schemat Bernoulliego, czyli mamy prawdopodobieństwo, że w 8 próbach otrzymamy 3 sukcesy. To jest M nad K, tutaj mamy 8 nad 3. P do K tej, czyli 1 szósta do trzeciej i razy Q, czyli 5 szóstych do M minus K, czyli do piątej. 8 nad 3 to jest 8 silnia przez 3 silnia i 8 minus 3, czyli 5 silnia. 5 silnia skracamy, to jest 6, 7, 8, a 3 silnia to jest 1 razy 2 razy 3, czyli 6, czyli 7 razy 8 zostaje, czyli 56, przepraszam, czyli 56 razy, tu mamy 1 do trzeciej, czyli 1 przez 6 do trzeciej razy 5 do piątej przez 6 do piątej. W zasadzie tego już nie będę liczył, bo za dużo roboty. Każdy sobie może jeszcze to dorachować. Ważne jest, żeby dobrze zastosować ten wzór, a w odpowiedziach i tak nigdy nie będzie ileś tam milionów, tylko jakiś tam ułamek, byle nie skracalny. Dobra, to zmarzmy już całkiem. Teraz w podpunkcie B mamy, że w 8 rzutach kostką szóstka ma wypaść co najwyżej 2 razy. Co najwyżej 2, czyli 2 lub mniej. Czyli 2 raz albo wcale. Więc K równa się 0 lub K równa się 1 lub K równa się 2, czyli sukcesów co najwyżej 2, czyli 2 lub mniej, czyli 1 lub 0. Więc mamy tutaj P, M, no M to jest 8. W 8 próbach mamy utrzymać sukcesów 0 plus w 8 próbach mamy sukcesów 1 plus w 8 próbach i sukcesów 2. Czyli to się równa 8 nad 0 razy sukces to jest 1 szósta do K tej, czyli do zerowej, razy porażka, czyli 5 szóstych, 8 minus 0, czyli 8 plus 8 nad 1 P, czyli 1 szósta do K tej, czyli do pierwszej i porażka, czyli 5 szóstych, 8 minus 1, czyli do 7, plus 8 nad 2, 1 szósta do K, czyli do drugiej i razy 5 szóstych,
8 minus 2, czyli do 6. 8 na 0 to jest 1, 1 szósta na 0 to jest 1. Zostanie tam 5 szóstych do 8, tutaj jest 8. Tutaj 8 na 2 to trzeba już policzyć siniami, nie będę tracił czasu. Myślę, że tyle razy już te sinie liczyłem, że wiecie, o co chodzi. I ostatni przypadek, C. Szóstka wypadnie co najmniej raz. Co najmniej raz, czyli raz lub więcej. No to w 8 próbach może być 1 lub 2 lub 3 i tak dalej, aż do 8. To będę musiał subować to wszystko. No to zrobię zdarzenie przeciwne i prawdopodobieństwo to będzie 1 minus prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia przeciwnego. Przeciwne do zdarzenia co najmniej raz to jest ani raz. W takim razie w 8 próbach sukcesów mam mieć 0. Jak to odejmę od jedynki, to będzie prawdopodobieństwo tego, że co najmniej raz wypadł łata szóstka. Czyli 1 minus i tu znowu jest n nad k, czyli 8 nad 0 razy p, czyli 1 szósta do k tej, czyli do zerowej i porażka to jest 5 szóstych, 8 minus 0, czyli do 8. Czyli to jest 1 minus 8 nad 0 to jest 1, 1, 5 szóstych do 8. No i zostawiam, bo tam ruch wyrachujemy do najprostszej postaci. Z urny, w której znajdują się 3 kule białe i 4 czerwone, losujemy 6 razy po 2 kule, zwracając je za każdym razem. Obliczyć prawdopodobieństwo, że 3 razy wylosujemy parę kul tego samego koloru. W podpunkcie B przynajmniej 5 razy wylosujemy parę kul różnego koloru. Poczytajmy jeszcze raz z urny, w której są 3 białe. Mamy jakąś tam urnę, są 3 białe kule i 4 czerwone. I losujemy 6 razy po 2 kule. Czyli 6 razy robimy to samo, będzie to schemat 6 prób Bernoulliego. A pojedyncza próba będzie polegała na wylosowaniu 2 kul. I wracam je, jeszcze raz 2 kule, jeszcze raz. I mamy policzyć prawdopodobieństwo, że 3 razy wylosujemy kulę tego samego koloru. Czyli 3 razy mam odnieść sukces. A co to jest sukces w pojedynczej próbie? Że kule będą tego samego koloru. Więc podsumujmy. Jeszcze raz, losujemy 6 razy. 6 razy robimy to samo. To jest schemat 6 prób Bernoulliego. Pojedyncza próba to jest wylosowanie 2 kul z tej urny i mam 3 razy odnieść sukces. K to jest 3. A sukces to jest wylosowanie kul tego samego koloru. Więc pozostało mi do policzenia, jakie jest prawdopodobieństwo sukcesu i porażki w pojedynczej próbie. Więc w pojedynczej próbie losuję 2 kule. 7. Kolejność tu nie ma znaczenia, nic się nie powtórzy, czyli moc omega to jest 3 elementowe, losujemy po 2 kule, czyli dwuelementowe kombinacje z tych 7 kul. Czyli 7 silnia przez 2 silnia, 7 minus 2, 5 silnia, 5 silnia skracamy, to jest 6 razy 7 i przez 2. 3 razy 7, 21. To jest moc omega, a moc A. Wśród tych dwóch kul mają być kule tego samego koloru. Czy mogą być dwie białe lub dwie czarne. Czyli dalej to będą dwuelementowe z białych i wtedy jest 0 z tych czerwonych lub, czyli plus. Dwie mogą być czerwone i, czyli razy, 0 z tych białych. To 4 nad 0, 3 nad 0 nie muszę pisać, to i tak jest 1, ale wtedy widać, że dalej są dwuelementowe z 7 i dwuelementowe kombinacje z 7, tak jak jest w omedze. 3 nad 2 to jest 3, razy 1, czyli 3. 4 nad 2 to jest 4 silnia przez 2 silnia i 2 silnia to jest 6. I tu jest 1, czyli 3 plus 6 to jest 9. Czyli P od A to
To jest moc A, czyli 9, przez moc omega, czyli 21, przez 3 skrócimy, to jest 3 siódme. I to jest właśnie prawdopodobieństwo sukcesów w pojedynczej próbie, czyli to małe p to jest 3 siódme. Q to będzie w takim razie 4 siódme, bo t plus q musi dać 1. Więc w tym zadanku, żeby policzyć to małe p, to w pamięci się już nie dało, bo losowaliśmy dwie kule. Jak mam jedną kulę, jedną monetę, tam, to są rzeczy, które się robi w głowie, ale jak już przy dwóch kulach, trzech kulach i tak dalej, no to trzeba stosować klasyczną definicję prawdopodobieństwa. No i w podpunkcie A mieliśmy policzyć jeszcze raz trzy sukcesy. Zresztą wszystko jest policzone, więc liczymy P 6, czyli w 6 próbach mamy otrzymać 3 sukcesy. To jest N nad K, czyli 6 nad 3 razy P, czyli 3 siódme do K tej, czyli do trzeciej i razy 4 siódme do 6 minus 3, czyli do trzeciej. No i dalej rachunki, myślę, to nie problem. I w podpunkcie B mamy to samo doświadczenie, ale mamy otrzymać przynajmniej 5 razy parę kul różnego koloru. Parę kul różnego koloru, więc dalej mamy prób 8. Jejku, jakie 8? Tu było 6 razy. Dobrze, bo się pomyliłem, że 8. 6, 6, 6, dobra. Czyli 6 razy, n to jest 6. Tym razem sukcesów ma być przynajmniej 5. Czyli k równa się 5 lub k równa się 6. Więcej nie będzie, no bo prób jest tylko 6. No i znowu muszę policzyć p i muszę policzyć q. Prawdopodobieństwo sukcesów w pojedynczej próbie. Tym razem sukcesem w pojedynczej próbie jest wylosowanie kul różnego koloru. Czyli moc omega jest to samo, bo losuję 2 z 7. No to tutaj miałem moc omega, tutaj 21. A teraz to zdarzenie A to są kule różnego koloru. Czyli musi być jedna z trzech białych i druga z czterech czerwonych. Dalej mamy dwuelementowe z 7. Tak jak jest w omedze, to jest 3 nad 1 to jest 3, 4 nad 1 to jest 4, 3 razy 4. 12, czyli P od A to jest moc A, czyli 12 przez 21, przez 3 skrócimy, 4 siódme. Czyli tym razem P to jest 4 siódme, a Q to jest 3 siódme. Czyli wszystkie dane już mamy. No i liczymy prawdopodobieństwo, że w 6 próbach otrzymam 5 sukcesów lub, czyli plus, że w 6 próbach otrzymam 6 sukcesów. Czyli mamy 6 nad 5, P, czyli 4 siódme, do K tej, czyli do piątej, razy Q, czyli 3 siódme, 6 minus 5, czyli do pierwszej, plus 6 nad 6, P, czyli 4 siódme, do K tej, czyli do szóstej, razy Q, czyli 3 siódme, 6 minus 6, czyli do zerowej. I dalej rachunki to już myślę pozostawiam Wam. Dobra, no to przejdźmy do kolejnego zadanka. I kolejne zadanko na dzisiaj. Przy trzykrotnym wykonywaniu tego samego doświadczenia prawdopodobieństwo otrzymania przynajmniej jednego sukcesu wynosi 7 ósmych. Obliczyć prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczym doświadczeniu. Czyli tutaj mamy do czynienia ze schematem trzech prób Bernoulliego, bo mamy przy trzykrotnym wykonywaniu tego samego doświadczenia, czyli trzy razy to samo robimy, czyli n równa się 3,
Prawdopodobieństwo otrzymania przynajmniej jednego sukcesu, czyli K wynosi 1, 2 lub więcej, czyli K musi być większe lub równe 1. Przynajmniej jeden sukces i przynajmniej jeden sukces wynosi 1 druga. Czyli mamy podane to prawdopodobieństwo, czyli P przy M próbach sukcesów większych lub równych 1 i to prawdopodobieństwo to jest 7. Takie mamy dane. Czyli mamy N prób Bernoulliego. Sukcesu ma być co najmniej 1, K większe lub równe 1, a prawdopodobieństwo otrzymania tylu sukcesów wynosi 7 ósmych. I mamy policzyć prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczym doświadczeniu, czyli tak zwanej pojedynczej próbie. Czyli małe P mamy policzyć. No to podstawiamy do wzoru na schemat Bernoulliego. Mamy M nad K, P do K tej i tak dalej, i tak dalej. Teraz bym zakadawał 1 lub 2 lub 3 aż do ile? Przy trzech próbach. No to bym dawał 1, 2 lub 3. No to nie chcę mi się robić 1, 2 lub 3. To zrobię sobie przeciwne zdarzenie. Przeciwne do przynajmniej raz. Otrzymam sukces, to będzie ani raz nie otrzymam sukcesu i prawdopodobieństwo wtedy to będzie 1 minus pn od k równego 0. I to jest równe 7 ósmych. Więc zamiast wpisać 1 sukces lub 2 sukcesy lub 3 sukcesy, to ja sobie zrobię zdarzenie przeciwne, czyli 1 minus prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia przeciwnego, to jest 7 ósmych. No i teraz mam 1 minus n nad 0 razy p do k tej i razy q do n minus k tej. To się ma równać 7 ósmych. N nad 0 to jest 1, p do k tej, czyli p do zerowej i zamiast q wpiszę 1 minus bo Q to jest 1 minus P i to jest do N minus K tej, czyli N minus 0, czyli do N tej. To jest 7 ósmych. P do zerowej to jest 1, czyli zostaje 1 minus P do N tej równa się 7 ósmych, czyli 1 minus P do N tej to jest 8 ósmych minus 7 ósmych, czyli 1 ósma. Czyli 1 minus P. Sorki, tylko N w końcu dam, przecież N to jest 3. To w końcu dam na przykład, o tutaj, że N to jest 3. Czyli 1 minus P, do trzeciej ma dać 1 ósmą, samo 1 minus P to jest 1 druga. 1 druga do trzeciej to jest 1 ósma, czyli P równa się 1 druga. I to jest prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczym podejrzeniu próbie. Tutaj napisali w pojedynczym doświadczeniu. I przedostatnie zadanko na dzisiaj. W 12 rzutach monetą 4 razy wypadł orzeł. Oblicz prawdopodobieństwo, że orzeł wypadł w 5 rzucie tej serii rzutów. Czyli rzucono 12 razy monetą, 4 razy wypadł orzeł. Obliczyć prawdopodobieństwo, że orzeł wypadł w 5 rzucie. Mam nadzieję, że zauważyliście, że tutaj mamy warunek, czyli jest to prawdopodobieństwo warunkowe, czyli wzór na warunkowe prawdopodobieństwo P od A pod warunkiem, że B to jest P od A część wspólna B przez P od B. I tylko trzeba czytać, co to jest A, oznaczyć tak naprawdę i co to jest B. Mamy obliczyć prawdopodobieństwo, że orzeł wypadł w 5 rzucie. Pod warunkiem, że w 12 rzutach monetą 4 razy wypadł orzeł. Czyli zdarzenie A to jest ta druga część zdania, czyli że orzeł wypadł w 5 rzucie. Pod warunkiem, że
12 rzutach, 4 razy wypad orzeł. Czyli uderzenia B w 12 rzutach, 4 razy wypadł orzeł. Czyli musimy policzyć P od B i P od A, część wspólna B. No i w tym zdarzeniu B mamy w 12 rzutach monetą 4 razy wypadł orzeł, czyli tutaj mamy schemat 12 prób Bernoulliego i w ten sposób będziemy liczyć to P od B. Czyli M to jest 12, bo 12 razy rzucamy monetą. 4 razy ma wypaść orzeł, czyli ma być 4 sukcesy. Pojedyncza próba to jest rzut monetą, sukces, wypadł orzeł. Prawdopodobieństwo, że w pojedynczym rzucie wypadnie orzeł, to jest 1/2. W takim razie prawdopodobieństwo porażki to też jest 1/2. W sumie musi być 1. No i policzymy prawdopodobieństwo, że w 12 rzutach otrzymamy 4 sukcesy. To jest n nad k, czyli 12 nad 4 razy p, czyli 1/2 do k tej, czyli do czwartej i q, czyli 1/2, 12 minus 4, czyli do 8. Porachuję troszkę te symbol Newtona. 12 silnia przez 4 silnia i razy 12 minus 4, czyli 8 silnia. 8 silnia skrócimy, to jest 9 razy 10 razy 11 razy 12 razy tyle, razy 12 i 4 silnia, czyli 2 razy 3 razy 4, 3 razy 4 to jest 12 i 2 z dziesiątką to jest 5, czyli to jest 55 razy 9, czyli 55 razy 9 i tu mamy 1 przez 2 do czwartej i 1 przez 2 do 8, czyli 55 razy 9 przez 2 do 12. Może sobie to tutaj zanotuję, że P od B, bo to liczyliśmy, to P od B to się równa 55 razy 9 przez 2 do 12. I policzę teraz prawdopodobieństwo części wspólnej. I to już z klasycznej definicji. I A i B, czyli orzeł wypadł w piątym rzucie i w 12 rzutach 4 razy wypadł orzeł. Więc jak rzucam 12 razy monetą, no to w omedze w zdarzeniach elementarnych będziemy mieć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-razowe ciągi. Na każde miejsce mam orzeł lub reszkę, więc moc omega to się równa, tu jest 2, 2 razy 2 razy 2, czyli 2 razy 2, czyli będzie 2 do 12. A teraz moc A, część wspólna B, czyli ma być jedno i drugie, czyli orzeł wypadnie w piątym rzucie, 1, 2, 3, 4, 5, tu mamy orzeł, a w pozostałych miejscach 4 razy ma też wypaść orzeł, czyli z 11 pozostałych miejsc wybieram 4 miejsca, przepraszam, nie 4, tylko 3, bo jeden orzeł już jest, ma być 4 razy orzeł, czyli tu jeszcze muszą być 3. Czyli z 11 pozostałych miejsc wybieram 3 i tam daję orły. Pozostałe też będą reszki. Czyli moc, a część wspólna B to jest 11 na 3, to jeszcze policzymy. Góra silnia przez dół silnia, góra minus dół, czyli 8 silnia. 8 silnia skrócimy, 9, 10, 11. I przez 3 silnia, czyli 2 razy 3. Czyli 3 z dziewiątką to tu będzie 3 i 2 z dziesiątką to tu będzie 5, czyli 55
5 razy 3. 55 razy 3. I P od A część wspólna B. To jest moc A część wspólna B, czyli 55 razy 3 przez moc omega, czyli 2 do 12. Czy mamy już P od B do tego wzorku i P od A część wspólna B. Więc tu się równa. Część wspólna to było tutaj, czyli 55 razy 3 przez 2 do 12 i przez P od B, czyli 55 razy 9. 55 razy 9 też przez 2 do 12. Te mianowniki się skracają. 55 też. Zostaje 3 dziewiąte, czyli 1 trzecia. Ok. No i przejdźmy do ostatniego zadanka. I ostatnie zadanko na dzisiaj, moi drodzy. I brzmi ono tak. W urnie mamy K kul białych i 12 minus K czarnych. Losujemy 3 razy jedną kulę ze zwracaniem. I pytanie, dla jakiego K prawdopodobieństwo, że kula biała zostanie wylosowana 2 razy, jest największe? I znowu najważniejszy wyraz tutaj to jest ten wyraz największe. Czyli wnoszę z tego, że to jest zadanie optymalizacyjne. Coś ma być największe, najmniejsze. Więc przypomnę schemat do takiego zadania. Najpierw mamy napisać wzór na to, co ma być największe lub najmniejsze. Potem wzór wyrazić jedną zmienną. Potem wyznaczyć dziedzinę funkcji, która powstaje z tego wzorku. No i na końcu wyznaczyć ekstremum lokalne funkcji. No i dobrze jest na końcu jeszcze policzyć granice na krańcach dziedziny. Na maturze tego nie wymagają, ale tak naprawdę powinno być. Więc najpierw musimy napisać wzór na to, co ma być największe. Co ma być największe? Prawdopodobieństwo, że kula biała zostanie wylosowana 2 razy. Ile tych kul mamy najpierw? Funkcja jest K kul białych. K to są białe. I 12 minus K to są czarne. Czyli jak je dodamy, no to mamy 12. Czyli 12 kul to są wszystkie kule. Czyli mamy 12 kul, wśród nich są białe i czarne. I teraz 3 razy robimy to samo. 3 razy losujemy jedną kulę, zwracamy jedną kulę, czyli mamy schemat trzech prób Bernoulliego. Prób mamy 3. Pojedyncza próba polega na losowaniu jednej kuli z tych 12 i sukcesem jest wylosowanie kuli białej. Ile ma być tych sukcesów? 2 razy ma się to stać, czyli sukcesów ma być 2. I teraz prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczej próbie. Czyli jeśli losuję kulę jedną z 12, to mam 12. A kul białych jest K, oznaczyłem. Natomiast porażka to z 12 kul będzie czarnych jest 12 minus K. No i do wzorku na schemat Bernoulliego będę miał, że prawdopodobieństwo, że w trzech próbach mam otrzymać 2 sukcesy. To jest 3 nad 2 razy P, czyli K 12 do K, czyli do drugiej, i razy Q, czyli 12 minus K przez 12 do N minus K, czyli minus 2, czyli do pierwszej. Ok. No i mam już wzór na to, co ma być największe, bo to jest właśnie to prawdopodobieństwo. To 3 na 2 mogę sobie, albo jeszcze sobie to porachuję dalej. 3 na 2 to jest 3 razy k kwadrat przez 12 kwadrat i razy 12 minus k przez 12. Trójkę z 12 skrócimy. Czyli tu będzie 144 razy 4,
A tu wymnożymy k kwadrat razy 12, czyli 12k kwadrat minus k do trzeciej. No i ten mianownik sobie zaniedbam. Ważny jest ten licznik, czyli utworzę sobie funkcję f od k. To się równa 12k kwadrat minus 3k do trzeciej. 12k kwadrat minus 3. Nie, tu nie ma 3k do trzeciej, już myślę o pochodnej. Minus k do trzeciej. I mam policzyć, dla jakiego k ta funkcja osiągnie wartość największą. Więc wzór funkcji ustaliłem. Kolejną rzecz, dziedzinka. To k tak naprawdę to jest liczba naturalna, bo to jest liczba kul. Gdybym wykres takiego czegoś malował, to bym miał kropki na wykresie, więc ta funkcja nie byłaby ciągła, więc nie byłaby też różniczkowalna. Więc chwilowo napiszę, że k to jest dowolna liczba rzeczywista i k musi być większe od 0, no i mniejsze od 12, no bo wszystkich kół jest 12. I kolejna rzecz, policzę ekstremum lokalne tej funkcji, czyli zaczynam od pochodnej, f' od k, to jest 12 razy 2, czyli 24k minus 3k kwadrat, czyli f' od k to jest, wyłączę sobie 3k przed nawias, 3k, czyli jest 8 minus k. Dobra, to może już zmarzymy. Teraz rozwiązujemy równanie pochodna równa się 0, czyli szukamy punktów podejrzanych o ekstremum, czyli tak zwanych punktów krytycznych, czyli przyrównujemy do 0, czyli k równa się 0 lub k równa się 8. Ale w ustalonej dziedzińce jest tylko 8. Więc tutaj w tym punkcie może być ekstremum. Więc kolejna rzecz. Badam monotoniczność. F' od k większe od 0. Gdybym namalował wykres tej funkcji, to mamy tutaj 0 i 8. To są miejsca zerowe. Przy kwadracie, gdybym wymnożył, to będzie minus 3. Czyli gałązki są w dół. I pochodna większa. No to k należy do przedziału od 0 do 8. To wszystko jest w dziedzinie. OK. No to teraz pochodna mniejsza od 0. To będzie k. Należy byłoby od minus nieskończoności do 0, ale tego nie ma w dziedzinie. I potem od 8 do nieskończoności. Czyli tak po prawdzie od 8 do 12. W tym przedziale funkcja jest rosnąca, bo pochodna jest dodatnia, w tym jest malejąca. Gdybym na ośce sobie zaznaczył dziedzinkę 0 do 12, pochodna dodatnia jest od 0 do 8, a pochodna ujemna jest od 8 do 12. Skoro pochodna jest dodatnia, to funkcja jest rosnąca, a tu pochodna jest ujemna, to funkcja jest malejąca. Rośnie, osiąga maksimum i potem maleje. Ile to maksimum wynosi? To jest wartość funkcji dla tej ósemki. Gdybym włożył ósemkę, no to nie wiem, liczyłem tutaj, bo mi się nie chce pisać. F od 8 to jest 4 dziewiąte, wyjdzie. F od 8 to wyjdzie 4 dziewiąte. Natomiast jak policzę granicę na krańcach określoności, czyli limes przy k do 0 ze strony prawej z f od k, to jak dane do wzoru k, no to jest 0. Natomiast limes przy k zmierzającym do drugiego krańca, czyli do 12 z lewej, f od k. Jak tu włożę 12, to jest 12 do trzeciej, 12 do trzeciej, czyli też 0. Czyli te granice są poniżej tej wartości 4 dziewiąte. W takim razie
dla argumentu O8 funkcja przyjmuje maksimum lokalne, ale jednocześnie jest to wartość największa. No i taka największa miała być. Pytali, co dla jakiego k? To było pytanie, dla jakiego k, czyli dla k równego 8. Czyli wtedy byłoby 8 białych i 4 czarne. Dobrze, na dzisiaj już kończę, moi drodzy. Gdybyście chcieli sobie przypomnieć podstawowe rzeczy z kombinatoryki najpierw, bo do rachunku prawdopodobieństwa niezbędna jest najpierw kombinatoryka, czyli wariacje, permutacje, kombinacje, te silnie, niesilnie, symbole Newtona, to zapraszam na playlistę w kombinatoryce i tam macie, mam nadzieję, w miarę przystępnie to omówione. A na dzisiaj dzięki również za lajki, suby, do miłego.